Za nami kolejny turniej młodzieżowych Mistrzostw Śląska rocznika 2005, który odbył się w Bielsku Białej. Panie trenerze, udany turniej z jedną wpadką i to zadecydowało, że tylko i aż brązowy medal. No ja myślę, że tylko, bo z przebiegu całego turnieju każdy, kto był i kto widział, to wie, że byliśmy z drużyną, wydaje mi się, obiektywnie zdecydowanie najlepszą. Każdy z zawodników na pewno wywyższał się swoimi umiejętnościami na tle zespołu przeciwnych, no ale ta wpadka w półfinale nam się przytrafiła. Myślę, że w tym wieku mogła nam się po prostu przytrafić. Chłopcy są jeszcze na tym etapie, że myślę, że po prostu nie wytrzymali presji i przegraliśmy, a myślę, że nie ma to większego znaczenia, przynajmniej dla nas tutaj pod kątem szkolenia. Jesteśmy zadowoleni z tego, jak się zespół pokazał na tych mistrzostwach. No właśnie, szczególnie boli, że myśmy z tym przeciwnikiem, który wygrał całe mistrzostwa, wygrali w grupie aż 7-0. Tak, myśmy tak w zasadzie grupę przeszliśmy jak burza, strzelając 25 bramek, nie tracąc żadnej. Pierwszą naszą taką przeszkodą było półfinale Odra Wodzisław, która no, po prostu strzeliła pierwszą bramkę i chłopcy nie do końca odpowiednio zareagowali. No i przegraliśmy ten mecz, aczkolwiek ja myślę, że taki zimny prysznic na tym etapie jest dobry dla chłopaków, ponieważ będzie motywacją do pracy na treningach. Za tydzień przed nami Mistrzostwa Polski U14, które również będą rozgrywane w naszej hali. No i wśród pana podopiecznych są kandydaci do gry w tych mistrzostwach. Tak, trener Andrea, przygotowujący zespół do U14, powołał kilku chłopaków do szerokiej kadry, która cały czas przygotowuje się do tych mistrzostw. I mam nadzieję, że chłopcy swoją grą i zaangażowaniem potwierdzą na boisku, że zasługują na to, żeby na te mistrzostwa jechać. A to już wszystko w ich nogach i w ich głowach. Tu widać, jak mistrzostwa są dziwne czasem, bo drużyna, która jest mistrzem Śląska, dostała do nas 7 bramki w grupowie, czyli no, a potem są młodzi ludzie, nie? Dużo działa na głowa i ciężko jest ciężka robota, no psychiczna z nimi, nie? No, bo może chłopak ma duże umiejętności, ale potem jedzie na boisko troszkę zestresowany, troszkę gramy u siebie, rodziców, troszkę ogólnie wszystko czują większe niedorosły, no takie finale, czyli no, staramy się jako trenerzy prowadzić jak najbardziej spokoju w drużynę, ale sami chłopaki widzą osowalcią, czyli no to tam jest loteria potem, no. Ale no, Myślę, że rekord zaprezentował się bardzo dobry stroju, czyli no, jesteśmy bardzo zaufani na przyszłości.